Dzisiaj mamy miasto, które prowadzi cały szereg no, zupełnie gadżeciarskich inwestycji, które w zasadzie nic nie przyniosły. Ponieważ jak się przyjrzymy, no poza może trasą średnicową, która pomijając to, że jest o 5 lat opóźniona, bo przecież ta trasa miała być skończona we wrześniu 2009 roku, dziś mamy rok 2014, do końca jeszcze myślę dobry, co najmniej dobry sezon budowlany, jeżeli nie więcej, to poza tą inwestycją no mamy inne inwestycje, które zadłużyły miasto, bo trzeba było włożyć wkład własny, ale za którymi nie idą żadne miejsca pracy. Co więcej, to są często inwestycje, które w następnych latach trzeba będzie dotować. Trzeba będzie do nich dalej dokładać. One nie dadzą miejsc pracy i one nie zwiększą miejskich dochodów. Potencjał dochodowy Grudziądza dzisiaj jest nieporównanie mniejszy niż był 8 lat temu, a obciążenia z tytułu zadłużenia miasta są niewspółmiernie większe. Wczoraj mieliśmy akurat okazję słuchać różnych przekazów związanych z sytuacją finansową miasta podczas sesji. No niektóre rzeczy rzeczywiście są piekielnie niepokojące.